Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dzisiaj na tapetę mamy Gianta Fatoma 2, Mikołaj 29 cali, na rok 2021. Rower ciekawy, rower będzie służył do szeroko pojętego trailu, ścieżkowania lub lekkiego enduro. Rower ma nam zapewnić kontrolę, dać nam przyjemną jazdę w dół, jak chcemy szybciej pojechać, to też, no oraz pod górę, czy tam na płaskim, ma nam zapewnić komfortową pozycję. Rama wykonana z aluminium, długa górna rura sterowa, właśnie odpowiada za pewne prowadzenie w dół i też stabilność całego roweru. Główka, jak to już standard, główka ramy jest taperowana na widelcu SR Stantor Ride-On o skoku 130 mm. Oczywiście zaciski Boosta, jak to w takim już rowerze, i w tym roku już to jest standard, przód, tył, Boost. Tak jest. Napęd w tym rowerze jest bardzo fajny, Deora nówka 12-rzędowa. Deore doszło teraz do grupy 12-rzędówek. Jest to napęd 1x12. Mi się osobiście stylistyka i budowa tej nowej Deory bardzo podoba. Jest ładnie wykończona manetka z takim fajnym mieniącym się napisem. Moim zdaniem kaseta jest na tyle w szerokim zakresie, że możemy bez problemu ją obsłużyć i na bardziej płaskiej ścieżce. Natomiast jak się zacznie robić górzyście, no to też ten rower się wdrapie, gdzie tylko chcemy. Oczywiście dużo zależy od tego, ile mamy pary w nogach, no bo to jest też nie bez znaczenia. No w zasadzie tutaj z dębatką 32 z przodu, no to jest wystarczające, żeby wszędzie podjechać. Nawet jeśli nie mamy zbyt dużo pary. Tak, młynkiem, dokładnie. Sztyca jest grawitacyjna, także możemy ją sobie do stromego zjazdu obniżyć. Jest to moim zdaniem bardzo fajne, że w tej klasie roweru się sztyca grawitacyjna już pojawia. Jeżeli chodzi o oszczędności, które rażą, mnie rażą hamulce Tektro, które są tutaj ewidentną oszczędnością. Natomiast staram się pokrótce zrozumieć Gianta, bo jesteśmy w roku 2021 i moim zdaniem niektórzy producenci, nawet większość producentów, musiała podjąć decyzję, gdzie wkładamy Shimano koniecznie, a gdzie możemy wsadzić coś innego, ponieważ Shimano w tym roku jest jak na lekarstwo. I nawet taki potentat jak Giant może mieć moim zdaniem z tym problem, żeby wszędzie wpakować Shimanowskie. Z tego co pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić, w większości rowerów powyżej 4000 Giant wstawiał już hamulce Shimanowskie. No w tym roku mamy też mieszankę z Tektro. Natomiast nie wiem, czy jest to minus, który wszystkich będzie mocno raził, no bo te hamulce, no mówmy się, hamują. Nie hamują tak dobrze jak Shimanowska. O tej, moim zdaniem, od Eorki by się prosiło, no ale... Modulacje mają słabszą, tak, wiadomo. Ale jeżeli bardziej się rozpędzamy, jak hamujemy, no to, no tak. To nie zauważymy wielkiej różnicy. Jeżeli chodzi o gumienia, no to jest po prostu monster truck. Znaczy no to nie potrzeba było takich wielkich opon ze względu na rower sztywny, tak? Tak. I też on ma służyć. On ma trzymać podłoże już z wysokości ogumienia. Moim zdaniem, czy będziemy jeździć tym rowerem po szutrze, czy nawet po śniegu, jeżeli obniżymy ciśnienie, to będzie bardzo ładnie. 2,5 cala, no to już jest wielka opona. No i mamy fabrycznie system bezdętkowy. Możemy dolać mleko od razu i tak naprawdę... Tak, w chwili sprzedaży tak. Zalewamy riderowi mleko i rusza w drogę. Na sklepach te rowery stoją napompowane bez mleka. Koła giantowskie, aluminiowe. Takie komponenty jak kierownica, mostek, sztyca, czy właśnie
czy siodło, to też jest od Gianta. Są to komponenty aluminiowe. Długa, szeroka kierownica zapewniająca nam właśnie kontrolę prowadzenia na tym rowerze. Rower bardzo fajnie skonfigurowany. Tu jedna uwaga. Nie mamy korby Shimano. Czemu? Zapewne jeśli były wstawiane, był konfigurowany ten rower, po prostu nie było tych korb wtedy na Shimano, w Shimano. Natomiast mamy równie dobrą korbę Praxisa na zębatce Narrowhite. Mamy dodatkowo zamontowane pedałki, jak już mogliście usłyszeć w poprzednich odcinkach. Są to pedałki moim zdaniem na sztukę, ale są. Są to platformowe pedały, które tam na początek nam gdzieś tam wystarczą. No ale proszę się o wymianę, jeśli będziemy chcieli coś więcej powiedzieć. Do przymiarki w sklepie będą ok. No, tak, no, dokładnie. Trzeba będzie. I na chwilę, tak powiedzmy. Pomyśleć. Na chwilę. Jedna ważna uwaga. Rower ma blokadę amortyzatora. Na amortyzatorze, po prostu sterowaną ręcznie, nie z manetki blokady. Ja to rozumiem jak najbardziej w tym rowerze, bo po prostu po co ciągnąć kolejny kabel tu, gdzie w tym rowerze albo podjeżdżamy, albo zjeżdżamy i tak naprawdę ten rower nie ma służyć nam do ścigania, tylko do zabawy i do czerpania po prostu frajdy z jazdy, tak? A nie mamy zastanawiać się, czy a zablokujemy na tym podjazd, czy nie, a no co mamy i sobie zablokujemy po prostu z ręki, czy tam odblokujemy. Także jak najbardziej ok. Dobrze, że to jest. Może o tak. Jasne. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, podsumowując, dużym plusem moim zdaniem jest napęd 12-rzędowy w tym rowerze. Fabrycznie wstawiona sztyca regulowana, grawitacyjna. Bo to w tym przedziale ceniowym, no to niekoniecznie. Nie zawsze się to zdarza. Nie zawsze. Dlaczego ja uważam, że ten rower fajnie się będzie sprzedawał na naszych terenach, gdzie jest dosyć równinnie. W zasadzie jesteśmy na północy Polski, gdzie jest, no, nie ma wielkich gór. Jest to rower o geometrii enduro, nie jest na pełnym zawieszeniu i spora część klientów szuka tej geometrii, ale wie, że nie wykorzysta pełnego zawieszenia, po prostu im to jest do niczego niepotrzebne, tylko im dociąża rower, no i też a wręcz denerwuje. A tutaj, ale chcą mieć tą geometrię, żeby dosyć agresywnie łapać podjazdy, żeby po głębszym lesie przekopać dosyć konkretnie. Czyli geometria i ogumienie, pozycja nam tutaj to wszystko ułatwi. Mamy zwiększoną sztywność ramy przez to, że jest to hardtail. No i dla niektórych klientów, którzy pamiętają pierwsze rowery enduro, no jest to jakaś podróż sentymentalna do początków tych rowerów tego typu. Jeżeli chodzi o minusy, no na pewno hamulce, o których wspomnieliśmy, to jest moim zdaniem minus, który można łatwo sobie poprawić, upgrade'ować. Hamulce shimanowskie nie są wielce drogie i za parę złotych możemy je tutaj zainstalować. Natomiast korba Praxisa może być minusem. Natomiast jak obserwuję Gianta, oni od kilku lat próbują różnych opcji z różnymi korbami. Mniej lub bardziej to wychodzi, natomiast z korbą Praxisa, z tego co pamiętam, jeszcze nie mieli problemów. Także być może jest powodem to, że nie było po prostu Shimano. To są nasze, można powiedzieć, domysły. Lub też Giant chce nam powiedzieć coś w stylu: hej, a posmakuj tego, może to też jest fajne, może nie tylko na Shimano świat stoi. Może i taki jest ukryty przekaz w tej korbie. Już więcej się nie będę chyba o korbie rozgadywał, bo napiszemy o niej zaraz tutaj wiersz. No tak. Rower jest oczywiście dostępny w sklepie Biker Budzik Brodnica, jak i Ława.
Jeśli chcecie się przymierzyć, no to zapraszamy. Przymierzycie, zobaczycie, czy ten rower jest odpowiedni dla Was. Jeśli nie, no to coś innego sobie dobierzecie pod Wasze preferencje i upodobania. Bardzo fajny rower. Minus to tylko jest hamulce. Natomiast na początku wystarczą, jeśli będziemy mieli zamian w zanadrzu jazdę ostrzejszą, no to sobie zagradujecie te hamulce. Nie jest to duży wydatek, a na pewno gdzieś tam później usprawni po prostu tą jazdę i będzie bezpieczniejsza jeszcze i bardziej nie wiem, zbawsza, tak można powiedzieć, będzie można troszeczkę dalej hamować. Także jeśli nabraliście ochoty na ten rower, no pośpiech w tym roku jest wskazany, nie ma się co czarować. Jeżeli chodzi o nasze zatowarowanie, mamy sztukę w Bronicy, mamy sztukę w Iławie i wedle naszej wiedzy może się okazać, że to są pierwsze i ostatnie sztuki, które się w marcu u nas pojawiły i nie wiadomo, czy później uda nam się jeszcze je w sezonie pozyskać od Gianta, bo tych rowerów po prostu nie ma. No sam koniec, cena tego roweru. Cena tego roweru to jest 5899. Giant był zmuszony po raz kolejny podnieść cenę. Jeszcze w lutym ten rower kosztował 5,5. No nie mamy na to żadnego wpływu, a sytuacja jest bardzo ciężka dla wszystkich stron, uważam. Nie tylko w branży rowerowej, ale wszędzie. No coraz więcej się o tym słyszy. Dokładnie. Także dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka. W razie czego zapraszamy do zadawania pytań, kontaktowania się. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Dziękuję również. Cześć.